Dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Ty masz jakieś tło wstawione, Piotr? Tak. Ale wygląda całkiem naturalnie. Wygląda, ale właśnie teraz tak patrzę, że coś jest nie tak. Że za idealne? Nie, nie, nie. Widać, wiesz, widać ten kontur właśnie tak, między za każdym osobą razem a tłem, więc... Jak się poruszam, to widać właśnie. Dobra. Piotr, czy chcesz jeszcze omówić swoje punkty, czy zaczynamy? Nie, możemy zaczynać śmiało, nie ma problemu. Dobra. No to co? Jesteś tego pewien? Tak. No to też chcesz od razu wejść w hipnozę i zaczniemy razem, czy Agatka ma sama od razu pracować? Wiesz co, ja nie... Możemy spróbować, nie wiem, ja nie jestem w stanie tak po prostu wejść od razu w hipnozę, także jeśli co, to Agata może spróbować. Dobra, ale to... Zamknijcie sobie oczka. Dobrze. Poczujcie najpierw swoje ciało. Poczujcie miejsca, w którym dotykacie do fotela albo do sofki. Swoje plecy. Pośladki, nogi. Teraz zwróć uwagę na to, jak porusza się twoje ciało, kiedy oddychasz. Poczuj, jak porusza się klatka piersiowa. Jak porusza się brzuch. I lekko wydłuż oddech. Tak, żeby wdech był troszkę dłuższy. I wydech. I teraz weź jeszcze dłuższy wdech i spokojny wydech. Bardzo dobrze. I policzę teraz od 10 do 1, a ty będziesz relaksował, relaksowała się jeszcze bardziej. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Piotrek, policzy od 1 do 3, a na 3 twój umysł zabierze nas do jakiegoś wspomnienia albo snu. Jeden, dwa, trzy.
Jeśli pokaże się jakiś obraz albo jakieś odczucie, to powiedz mi. Pojawia się coś, Piotrek? Nie, nie widzę nic. Okej. Agatko, znajdź ciało subtelne Piotra. Mam odczucie, że jest w ciele, przy ciele, bardzo blisko przy ciele fizycznym Piotra. I na właśnie ten tekst pod tytułem Zaprowadź nas, ścisk nastąpił bardzo silny i wręcz takie było uczucie, że mówi nigdzie nie idę. Okay. Nigdzie nie idę i nigdzie nic nie pokażę. W sensie taki lęk się wytworzył. Okej. No to w takim razie to ty idź do ciała subtelnego. Zlokalizuję, tak żeby się mogła jak najbliżej do niego podejść. Jest takie uczucie wręcz, że to po raz pierwszy mi się coś takiego zdarzyło, że właśnie wręcz to tak jakby ciało przyszło samo. W sensie... Ciało fizyczne przyszło, ciało subtelne nie. Nie, nie, jest, ja jestem przy ciele fizycznym teraz i jest poczucie, że jakby, jakby że jest, jedna, jest takie lekkie rozdzielenie w takim sensie, że rzeczywiście część ciała subtelnego jest właśnie w ciele fizycznym Piotra i właśnie to ono powiedziało, że ono nigdzie nie pójdzie. A teraz... jak miałam ja pójść, bo właśnie jest uczucie, że to ciało jest, czy to ciało świetliste, właśnie ta część świadoma, która jakby żyje w ciele Piotra, jest bardzo silnie w nim. I ono nigdzie nie chce wychodzić, chce być w nim. Okej. I więc, no i mam wrażenie, że nie mogę się dogadać. Jest takie nie i koniec. Dobrze, ale my mówi nigdzie mi, nie... że jemu tu dobrze i on nigdzie się nie rusza. Ale my powiedz, że my nigdzie nie idziemy. Że my nigdzie nie idziemy. Może zostać sobie w tym miejscu, w którym jest. Przyszłyśmy sprawdzić też, dlaczego właśnie wygenerował się taki duży lęk. Że ciało fizyczne zgłosiło się na sesję, ponieważ... Właśnie ciężko mu jest w medytacjach się też połączyć z jego tą taką częścią subtelną. Odczuwał też czasami lęk, a wcześniej odczuwał też paraliż podczas snu. No i jest uczucie właśnie mocne, jak teraz o tym mówisz, to właśnie ta część mówi, no bo po co to robić właśnie, nie kombinuj, nie wymyślaj, siedź tu, gdzie jesteś i się nigdzie nie ruszaj. Bardzo silnie jest, no tak się teraz wścisnęła i właśnie na zasadzie, że tu w tym ciele ma tu być i te właśnie pomysły Piotra, żeby gdzieś podróżować, jest złość taka na zasadzie, masz nigdzie nie wyłazić, nic nie robić, nie wymyślaj, nie kombinuj, no. Okej. Dobrze, a czy odpowiada mu w takim razie odczuwanie takiej złości i lęku? Przed eksploracją? To jest tak, że ta część mówi, że jej zadaniem jest wykonać zadanie i być w ciele. I na tym ma się skupić, więc jakby wszystko, co jakby jest właśnie poza tutaj życia fizycznego w ciele, ją nie interesuje. Dobrze. Nie chcę o tym nawet wiedzieć. Ma świadomość. Czuć, że ma świadomość, że to nie jest wszystko, ale teraz ma być tu.
Okej. Powiedziałaś, że jest to część ciała subtelnego, czyli jest jakaś część, która nie jest przy ciele i jest gdzie indziej. Tak, i ja ją czuję. Jest taka bardzo... No to idziemy tam. Taka jest królewska, bym powiedziała nawet. Jest taka bardzo zwiewna, bardzo taka eteryczna i tak jest uczucie, jakby zaprosiła mnie teraz właśnie do swojej przestrzeni. Jest taki wygodny fotel i mówi, że mogę tu usiąść. Na razie nie siadaj, tylko spójrz w oczy i sprawdź, czy to jest na pewno część subtelna Piotra. Mam mieszane uczucia mocno. Jest uczucie, że jest tam część Piotra na pewno, ale jest też jakaś istota, która się tam czai, podszywa. Prześwietla. Ta eteryczna część zewnętrzna jest bardzo Piotrowa, w sensie czuć tam esencję, czuć tam, ale wewnątrz jakby jest inna istota. Dobrze, to poczekaj teraz. Sprawdź, Agata, czy ciało subtelne jest podzielone? Czy ono jest w częściach? Czy po prostu jakby ta świadomość jest rozdzielona między jakby dwie przestrzenie? Jest uczucie, że jest jakaś kradzież, takie coś, to mi przychodzi dosłownie, że została ukradziona i właśnie przejęta. Dlatego właśnie jakoś, chociaż czuć jakieś takie minimalne połączenie właśnie między tą częścią, która się ukrywa w ciele Piotra, która właśnie nie chce za wszelką cenę stamtąd wyjść, a właśnie tą manifestacją, która teraz mi się pojawiła, bo to takie jest uczucie manifestacji jego ciała eterycznego. I ta istota jest taka bardzo wzniosła, taka mądra, ale no mówię, ja czuję, że ją wykorzystuje coś, co się podszywa. Coś, co właśnie ukradło tą esencję i nią w jakiś sposób zarządza. I to jest takie bardzo dziwne uczucie, bo też jest uczucie, to jest ciekawe, że ta esencja jakby miała tego świadomość. Że jest zarządzana? Że ktoś tak coś przejął, ale też jest takie uczucie, jakby udawała, że o tym nie wie. Jakby to był jakiś sekret i jakby chciała przechytrzyć tą istotę, która ją przejęła i tak udaje, że... To jest ciekawe uczucie, bo dosłownie ona nawet mi pokazuje, że ona wie o tym, że on tu jest za jej plecami, że ten, ale że jemu się zdaje, że on o tym nie wie. A co to jest za istota? Zapytaj się tej części Piotra. To jest gad. I to taki bardzo majestatyczny gad, jakby tu powiedzieć, taki dobrze, mądry. To która część... Mądry gad. No taki, inteligentny. Która część Piotra zawołała nas do tej sesji i zawołała nas w tą przestrzeń? No to jest uczucie, że ta właśnie majestatyczna, ta zewnętrzna. Zapytaj się, dlaczego nas zawołała. Mówisz, bo że czas już z tym skończyć. Bardzo dobrze. Powiedz Piotrowi, że żebyśmy mogli rozpocząć w ogóle pracę, to musi rozdzielić się z tą istotą. Ma jej rozkazać, żeby stanęła przed nim. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Stanął. I czy Piotr widzi, co to jest za istota? Tak, widzi i on ją dobrze zna. On ją rozszyfrował już, jakby to można powiedzieć. On naprawdę od długiego czasu pracował z tym i jakby czuł obecność, wiedział i właśnie mówię, on chciał go przechytrzyć, jakby czekał na ten moment, kiedy w końcu go zdemaskować. I czy to jest ten moment? Tak.
Bardzo się cieszę. Dobrze, to gad stoi i powiedz Piotrowi, żeby go całkowicie zamroził i unieruchomił, dlatego że musimy teraz sprawdzić pewne parę rzeczy i żeby on nam nie przeszkadzał. Może go też zamknąć w czymś, tak żeby w żaden sposób na Piotra nie oddziaływał. No tak, o tak, zmroził go, tak o, zatrzymał w czasie jakby. O właśnie, bardzo dobrze. Dobrze, Agatko, to teraz sprawdź, czy to jest na pewno Piotr. Popatrz się w oczy, sprawdź też eteryczne DNA, czy to jest ten Piotr, który się fizycznie do nas zgłosił. Czy to jest jego tak, część subtelna? I teraz bardzo ciekawe, bo jak ta istota z niego wyszła, to przestał być taki surowy i majestatyczny, a stał się taki pogodny, taki nawet bym powiedziała lekko chłopięcy, taki, taki rześki, taki świeży się zrobił, taki młody. Czy wyraża zgodę na pracę dla siebie i na sobie podczas tej sesji? Tak, bardzo. Super. To teraz, czy wie o tym, że jest część jego bardzo mocno przyklejona do ciała fizycznego? Wie i właśnie też chciał tej pracy, bo mówi, że jest tak uparta, że nie może się z nią dogadać. Dobra. I właśnie, że nie mogła się z nią w pełni móc jakby synchronizować i kontaktować i też jest to jego celem, żeby zrobić z tym porządek jakiś. Dobra, to teraz idziemy do momentu, kiedy doszło do rozdzielenia między nimi. 1, 2 i 3. Chwilkę, bo mam takie uczucie, że dla niego to trochę jest za szybko, bo to, że wypuścił tego gada z siebie, to było dla niego tak ważnym aspektem, na co tak długo czekał, że on teraz tak się cały czas jeszcze tak się jakby otrzepuje z tego, jakby to powiedzieć, on tak sobie coś z rąk ściąga, w ogóle cały czas jest taki, on chce siebie teraz jeszcze taką, ma potrzebę jeszcze chwilę poczuć siebie. Dobrze. Siebie właśnie, jakby z tej energii się uwolnić, która no bardzo na niego wpływała. Dobrze, to w takim razie niech jeszcze oglądnie swoje ciało i powie mi, w jaki sposób był połączony z tym gadem. Jakimś tutaj wczuć bardzo mocno w szyi, jakiś wczep był. I on właśnie tak cały czas próbuje, on się tak, wiesz, wyrusza się i chce poczuć siebie na nowo właśnie, że już bez tego gada wczepionego. Bo on bardzo na niego wpływał, bardzo właśnie energetycznie i robił z niego taki posąg, w sensie tak właśnie go zmrażał, robił z niego takiego maga wręcz, takiego, takiego wzniosłego jakiegoś, a on wcale tak nie chciał i... wykorzystywał go do czegoś bardzo mocno, właśnie do czynienia czegoś w jakichś innych przestrzeniach. To zaraz sobie to sprawdzimy. Właśnie tak się no ulga jest w nim wielka, taka naprawdę ulga. Tu mocno czuć w plecach, w górnym odcinku. Ale wyciągnął już? Tak. Okay. Tak. To powiedz mu, żeby teraz wypełnił to miejsce swoją energią. Już. Nie, czuć jeszcze coś. Gad wyszedł, ale właśnie czuć jakieś takie urządzenie, jakiś taki implant, jakiś taki wczep, jakąś taką konstrukcję sztywną bardzo, która go jeszcze trzymam. Uwiera. Dobrze, to powiedz Piotrowi, że jest taki sposób bardzo dobry. Niech pomyśli o tym, że wszystko to, co nie należy do niego, zostaje przed nim, a on robi krok do tyłu. I wszystko to, co nie jest utkane z jego energii, zostaje przed nim. 1, 2 i 3. No, on jest bardzo ciekawy, bo on wyszedł z tego. To naprawdę został taki stelaż, taki konstrukt, taki aż... To całe było podłączone od góry, jak kręgosłup to wygląda. Od góry, od tutaj... tych kręgów szyjnych, cały kręgosłup, do żeber wręcz, takie masz żebra też go otalają i wzdłuż kręgosłupa. I bardzo ciekawe, bo to wygląda wręcz, ma nawet ogon.
Taki. A do czego służył ten ogon? Niech odczyta informacja. No ten gad tego potrzebował. Lepiej mu było w tym się poruszać wtedy jakby Bo w rozumiem, ciele. Rozumiem, że gad też ma ogon. Ma ogon, tak. Więc właśnie takie ciekawe, bo to zostało jakby taki szkielet gadzi, dosłownie. To wygląda jak taki dinozaur szkieletowaty, jakby same kości zostały, takie coś. Mocne to. A Piotr po prostu naprawdę z tego wyszedł i teraz robi ćwiczenia fizyczne, naprawdę. Przysiady, podskoki, po prostu jest taki szczęśliwy, że się z tego uwolnił. Super, bardzo się cieszę. To teraz odczytamy, znaczy nie odczytamy, to Piotr sam odczyta, jak funkcjonowała cała ta konstrukcja. Informacje sobie już teraz bardzo łatwo ściągnie z pola informacyjnego, które jest wokół niego, bo to wszystko jest jego przestrzeń, jego kreacja. W jaki sposób gad się znalazł w tej przestrzeni, zaraz też zobaczymy w jaki sposób, ale teraz Piotr wszystko może sobie odczytać. Więc najpierw sprawdzimy, do czego służył ten stelaż, jaka była funkcja tego stelaża. No miała go w ogóle trzymać w tej właśnie sztywnej formie. Tak jakby gad stworzył to, bo właśnie energia Piotra jest taka bardzo żywa i taka energiczna. I gad jakby trochę nie mógł sobie z tym do końca poradzić, jakby ujarzmić Piotra. Więc właśnie tworzył mu taki zaczepy, taki szkielet, żeby go usztywnić, żeby go ujarzmić, żeby go przejąć. Naprawdę, on go bardzo chciał przejąć. A co powodowało w życiu fizycznym obecność tego stelaża w ciele eterycznym? No w ogóle taką sztywność, takie sztywność ruchów, sztywność poglądów. To szkulenie właśnie, że ta część eteryczna właśnie gdzieś tam się chowała i ona bardzo próbowała się do tego dostosować. Okej. Tu bóle czuć, w ogóle takie przykurcze w plecach czuć bardzo mocno. Takie właśnie, że tam jest coś takiego, co ściska całą energetykę w ciele, nawet fizycznym. Okej. A co powodował ten stelaż na poziomie energetycznym? No właśnie ściskanie bardzo silne, takie utwardzanie formy fizycznej, wręcz bym powiedziała, takie brak elastyczności ruchów w ogóle ciała fizycznego. Okej. Jest uczucie wręcz właśnie energetyczne, jakby on dzięki temu mógł wręcz przejmować ciało fizyczne Piotra. Bo czuć, że sam dzięki temu stelażowi próbował wpływać na retorykę w ogóle ruchów i odruchów. Okej, czyli jak przejmował ciało fizyczne, to co się wtedy wydarzało w życiu fizycznym Piotra? No i powiem szczerze, że tutaj ta część mało wie, bo właśnie... To idziemy do takiego momentu. 1, 2 i 3. Idziemy do momentu, kiedy gad przejmuje poprzez ten stelaż ciało fizyczne i teraz powiedz Piotrowi, żeby to obserwował z góry. Tak, że to po prostu będzie wyświetlany film, który może albo z góry obserwować, albo z boku, jak mu jest wygodniej. Tylko włączamy już takie oko mentalne, bez emocji i opowiada, co dokładnie się dzieje, kiedy ten gad wchodzi i przyjmuje ciało fizyczne. I tu jest ciekawe, bo pojawia się, że ta część subtelna, która jest w tym ciele, bardzo jest taka malutka, ona się kuli i wręcz mówi, jest taka w zasadzie dobra, rób co chcesz. Ona w ogóle... Okej, ale nie o to pytam. Pytam o to, co dokładnie się dzieje z ciałem fizycznym wtedy, czyli jest to przejęcie, czyli rozumiem, że gad może się wtedy manifestować w świecie materialnym? Tak, jest takie uczucie wręcz, tak, że on jakby całkowicie próbuje przejąć życie w ogóle Piotra, żyje życiem Piotra jakby. I co to jest za moment, do którego teraz się cofnęliśmy? Kiedy gad wszedł w maksimum, ile może wejść w ciało Piotrka i co się wtedy dzieje na planie fizycznym, co się wtedy wydarza? W takim kierunku
to życie wtedy jest kierowane, albo ta chwila. Nie pojawia mi się nic jakiegoś szczególnego, spektakularnego w tej kwestii. A co to są zwyczajne rzeczy, codzienne. On bardzo często tam jest, więc jakby tutaj on po prostu sobie przejął i żyje tym jakby Piotrem, można tak powiedzieć. Dobrze, to wracamy sobie teraz do momentu obecnego. Kiedy gad jest zamrożony, stelaż jest przed Piotrem. Jesteśmy? Tak. Okej. To jaki zysk miał gad z tej całej ingerencji? W ogóle no już czuć, że on po prostu naprawdę chciał doświadczać i chciał wiedzieć, jak to właśnie tak jest, wręcz jakby prawie, że być człowiekiem. On naprawdę chciał, dlatego używał i doskonalił jakby tutaj technologicznie też jakby możliwości właśnie, żeby naprawdę przejąć wręcz Piotra w całości. W sensie, ale żeby... chciał przejąć ciało subtelne i tak je podpiąć, żeby on sam mógł wykorzystywać ciało fizyczne do manifestacji? Tak, jest nieświadomość, że inaczej nie mógł tego zrobić, że ciało fizyczne nie jest w stanie żyć bez ciała subtelnego, a on, jego energetyka jakby mu nie pozwala na to, żeby jakby mieć ciało fizyczne i żeby wejść całkowicie w to ciało, więc on musiał jakby właśnie w tej przestrzeni eterycznej właśnie tak przejmował to ciało eteryczne, a jednocześnie właśnie tak zdominował tą część, która była w ciele fizycznym, żeby w ogóle nie stawiała oporu. I na ile udało mu się zrealizować ten pomysł i ten projekt? No, był pewien siebie bardzo i myślał, że już jest naprawdę bardzo blisko, więc właśnie to jest ciekawe, bo w Piotrze, tym subtelnym z tej części eterycznej, naprawdę też długo opracowywał swój plan, właśnie on ukrywał bardzo długo i udawał, że nie wie o tym, że on to mu robi i właśnie naprawdę czekał na moment, kiedy go zdemaskuje i to bardzo długo na to czekał, on naprawdę chciał i on tak się cieszy teraz, że mu udowodnił, że jest taki zdziwiony i że właśnie co on głupi myślał, że on o tym nie wie. Taki jest naprawdę, się w nim rodzi właśnie, że mu wreszcie pokazał i wreszcie mu udowodnił. A ile wcieleń ten gad był w jego przestrzeni? Ile ciał fizycznych? Osiemnaście się pojawia. Okej. Dobrze. Czy tylko... Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz i proszę, żeby to Piotr sprawdził. Jakie korzyści, poza tym rozumiem, że najbardziej gada interesowało to, żeby być w ciele fizycznym, tak? Ale co wytwarzało ciało subtelne Piotra, ta część, która miała stelaż, jaki rodzaj częstotliwości wytwarzała, posiadając tą ingerencję? No i tutaj też bardzo ciekawie się pojawia, bo on tak jakby właśnie poprzez wcielenia, on się sam uczył, w jaki sposób przestawać produkować energię, którą potrzebuje gad, tak żeby on się nie zorientował. I wcześniej wytwarzał bardzo dużo lęku, bardzo dużo złości, bardzo dużo takich instynktów, takich cielesnych, wręcz takich właśnie żądzy, pożądania, bo gad tego chciał czuć, on chciał poczuć. On chciał czuć smaki, chciał czuć jedzenie na przykład i chciał właśnie jakby dlatego chciał to ujarzmić, to ciało, żeby poprzez ciało Piotra właśnie to robić. Ale właśnie Piotr, jakby on się zorientował w pewnym momencie i zaczął panować nad tym.
sam panować, żeby właśnie nie. No I ten dobrze. gad, i właśnie to jest ciekawe, bo ten gad się taki był właśnie zdezorientowany, że co jest nie tak, co tu działa nie tak, że właśnie on nie jest taki żądny, że się tak wycisza, że się tak neutralizuje. Neutralizuje, tak. Dobrze, ale jednak część subtelna, ta, która jest najbardziej przy ciele, generuje dużo lęku i strachu. No tak, i właśnie to dlatego co się wtedy tutaj. Dzieje, kiedy ta część, niech powie temu Piotrowi bardziej eterycznemu, żeby się przyglądnął, co się dzieje, kiedy ta jego część, która jest bardzo blisko ciała, generuje lęk. Denerwuje się sam na siebie. Ale co się dzieje wtedy, co robi gad? No cieszy się. To jest jakaś taka energia właśnie tego konfliktu. Podjudza go wtedy, jakby jakaś energia, to tak, on go wtedy podjudza i żeby właśnie produkował tego więcej. I to jest złość jakaś taka wewnętrzna, takie zmaganie się trochę ze sobą i takie złoszczenie się na samego siebie, jakby to można było powiedzieć. A co robi gad dokładnie z tą energią? Niech Piotr się zbiera ją. Ona ją tutaj w brzuchu mu się to kumuluje, pobudza go bardzo. Energetycznie, seksualnie też go to pobudza. Tak, to jest dla niego taka rozkosz. Czyli nie do końca plan Piotra się powiódł. No nie, ale właśnie dlatego chciał zrobić z tym porządek, bo właśnie nie mógł się dogadać z tą swoją częścią w ciele fizyczną i wkurzał się już na to i właśnie. Dobrze, to teraz niech sprawdzi. Że go nie słucha, o tak. Okej, kto, kiedy nastąpiło podzielenie? Kiedy doszło do rozdzielenia między, mamy teraz już, mamy trzy, mamy jego, tą część subtelną, która jest blisko ciała i ciało fizyczne, tak? Kto zadecydował o tym, że nastąpi takie rozdzielenie? Czy on sam świadomie dokonał takiej decyzji? Nie. Gad tutaj bardzo majstrował. To teraz cofamy się do tego momentu, zanim doszło do rozdzielenia. No, tu takie pojawiło się w Piotrze taki głęboki smutek i takie, że jakby trochę się wstydził i nie chce się do tego przyznać. Niechętnie chce tam wrócić i jej to pokazać. Widzi się, wini siebie za to, że do tego dopuścił, że właśnie, że tego nie zauważył, że dał się podpuścić. Dobrze, spokojnie. Przekaż informację Agatka Piotrowi telepatyczną, że każdą decyzję możemy zmienić, ponieważ w przestrzeni, w której przebywa, czas nie istnieje. Więc jeśli będzie chciał, to podejmie taką decyzję, która nie doprowadzi do takiego podziału. Ale najpierw musimy zobaczyć, jak do tego doszło, żeby uzyskał informację i zyskał świadomość funkcjonowania różnych rzeczy, szczególnie w przestrzeni. On ma tego świadomość, ale właśnie jakby sam fakt, żeby się wrócić do tego czasu, właśnie momentalnie się połączył z tymi wszystkimi emocjami, które wtedy w sobie miał i to jest bardzo silne, taki bardzo duży smutek, takie osowienie, taki i bardzo chciał już o tego nie pamiętać, chciał już to mieć za sobą. Ale rozumie, rozumie, że to jest ta droga, że teraz musimy się tam wrócić, żeby on to wszystko jakby. Żeby zobaczył i tak, poczuł. Żeby przetransformował i. On ma poczucie winy. I on chce się z tego poczucia winy też uwolnić już. Ale wszystko jest energią. Więc jeśli będzie miał intencję, żeby energia zmieniła swoją częstotliwość z poczucia winy na odwagę, na pewność, to się stanie w tym samym momencie. No, to rozumiem, ale właśnie, że wtedy tego nie. Ale teraz wtedy już to wie. Czas nie istnieje. I wszystko jest możliwe
i wszystko istnieje. To jest jego kreacja i on jest mocą. Czy jesteśmy w tym momencie, zanim doszło do podzielenia, kiedy on jest całością? Nie, jeszcze nie. Jesteśmy w tej przestrzeni, kiedy właśnie te wszystkie emocje się wygenerowały, kiedy nastąpił już później. To nie. Nie. Cofamy się, jest moment, że on jest całością, że jest całością. To jest bardzo ważne. Idziemy do momentu, kiedy jest całością. To jest jakieś wcielenie, gdzie on był takim... Ale wcielenie na ziemi? Tak, to jest uczucie, że to jest na ziemi, tylko dawno temu, jakimś innym takiej przestrzeni. Mhm. Bo ma ciało ludzkie, bardzo ładne, takie męskie. Takim ala wojownikiem, nie wiem co, takim... Długie włosy, ma jakieś takie warkoczyki w tych włosach, w ogóle takie dziki strój, takie w skóry jest ubrany. Mm-hmm. I co się młody. Dzieje? Jest bardzo pełen życia, jest taki pełen radości. Mm-hmm. I ciało subtelne jest, Agata, spójrz, czy ciało subtelne jest całe? Tak, jest czuć, że jest cała i bardzo się cieszy tym życiem, bardzo je tak w pełni doświadcza, bardzo czuje siebie, czuje właśnie radość bycia w ciele, zmysły czuć. Jest bardzo taki czysty i taki żądny przygód doświadczania właśnie w ciele męskim. Wybrał sobie tutaj ciało męskie. Bardzo świadomie, chociaż jest taki bardzo też kobiecy, bo ma długie blond włosy, jest taki bardzo radosny i pogodny, ma bardzo dobre relacje z innymi kobietami. Więc jakby naprawdę bardzo świadomie to zrobił i właśnie bardzo chciał doświadczyć w ciele i bardzo móc z tym dobrze, bardzo potrafi zarządzać swoim ciałem, lubi swoje ciało, cieszy się życiem naprawdę w całej okazałości. Okej. To teraz idziemy troszeczkę do przodu w czasie, do momentu, kiedy gad pojawi się w jego przestrzeni. To był jakiś dłuższy proces, ale to w tym życiu się stało. Jakieś zależności powstały, w sensie on już był trochę starszy i jakieś walki, oni musieli w jakiejś wojnie brać udział. Na planie fizycznym, tak? Na planie fizycznym, tak. Musieli, mówię, bo właśnie tu się przy nim pojawia jakiś przyjaciel jego, z którym był bardzo zżyty. I coś się wydarzyło w czasie tej wojny, w sensie, no jakieś bitwy. Zostali wezwani, byli wojownikami też, ale to było coś, co przerosło ich nawet, w takim sensie, że wydarzyły się tak straszne rzeczy, tak okrutne, że to go złamało w jakiś sposób i stracił wtedy tego przyjaciela na tej i miał wyrzuty sumienia w ogóle, że mu nie pomógł, że nie podołał, że nie stanął na wysokości zadania, że jest słaby i i to coś takiego było, że oni zostali przejęci właśnie przez jakieś inne plemię, które było bardzo gadzie, bardzo silne, takie bardzo brutalne i okrutne. I on tam został wzięty w niewolę. I łamali go, naprawdę łamali go psychicznie. Ale powiedz mi, co się dzieje na planie eterycznym. Bardzo się ze sobą zaczął zmagać. Czy ciało subtelne bardzo mocno weszło w identyfikację z ciałem fizycznym? No bardzo właśnie. I w momencie tego procesu łamania nastąpiło właśnie takie... Przywiązany takie bardzo mocno do ciała fizycznego. Tak, i zaczął jakby właśnie, jakby jego część subtelna zaczęła, jakby też nie rozumiała, jak może być taki silny wpływ na ciało fizyczne, że ciało fizyczne go opuszcza jakby wręcz. Dosłownie jest takie uczucie takiego, że to ciało fizyczne się poddało,
już nie mogło tego znieść. No, dziwne uczucie to pojawia się w eterze, coś takiego, że jakby on wręcz też chciał już wyjść z tego ciała, ale a ta część jakby tak jakby nie mogła się wydostać. Dlaczego? Bała się, już ten właśnie lek się tak. Stop. W ogóle. Zatrzymaj śmierci. Teraz czas. Dlaczego się bał śmierci? No bo bardzo go bito, bardzo go. Ale skąd, skąd lęk przed śmiercią? Zobacz teraz na ciało subtelne. Dlaczego ciało subtelne bało się śmierci i opuszczenia tego ciała fizycznego? To jest dziwne, bo właśnie jest takie uczucie, jakby właśnie ta część duża wyszła z tego ciała i wręcz ciągnie za sobą tą małą cząstkę. Czyli nastąpiło może... podzielenie w momencie tych tortur, nazwijmy to. Tak, tak, bo właśnie jest widać, że on nawet prosi sam siebie, proszę wyjść, proszę, proszę. Oj, bardzo duże emocje się generują. Okej, zatrzymaj czas. Zatrzymaj czas. Oddychaj. Dobra. Ok, i popatrz się teraz już tylko ciałem mentalnym. Odsuń ten obraz przed siebie, Agata. Nie wchodź w to emocjonalnie, bo zaczynasz identyfikować z emocjami też ciała. Okay? Tak, tak, bo to ciało właśnie eteryczne, które wychodziło, naprawdę błagało wręcz to ciało, to cząstką, żeby wyszło, żeby już zakończyło to cierpienie straszne. Zatrzymaj czas i zobacz, dlaczego ta część, która bardzo chciała zostać przy ciele fizycznym, tak bardzo się związała z tym ciałem fizycznym. Co nastąpiło? Dlaczego tak bardzo nie chciało opuścić ciała fizycznego? No właśnie, to jest ciekawe, bo on sam nie rozumie. Nie rozumie. Dlaczego? Bo ta część jakby, która została w ciele, jest taka, taka kulka wygląda, taka twarda się zrobiła i i on jakby stojąc z zewnątrz czuje, że to jest jego, że to jest właśnie jego część, ale nie może się już z nią skontaktować, właśnie nie może jej namówić, żeby wyszła i jest takie rozdarcie w nim potworne. Okej, okay, idziemy teraz do momentu śmierci. I powiedz mi, którędy, jak wygląda opuszczenie ciała przez część subtelną? To jest takie dziwne, ale to Agat ją wyciąga wręcz. Wyciąga ją. Okej. Okay. I już jest rozdzielone? Tak. Tak, no to, no to rozdzielenie właśnie jest uczucie, że to rozdzielenie nastąpiło w trakcie tych tortur. Okej. Okay. Tych potwornych tortur. I ono się właśnie, to ciało subtelne, które było w ciele, się totalnie zamknęło. Zamknęło się, otoczyło się właśnie taką warstwą, skuliło się i tam się działo. A to ciało eteryczne wyszło, ta dwuznaczna część, ale ono się załamało. Ono takie smutne, takie... Dobrze, i teraz Gat wyciąga i co się dzieje dalej? No i to już mówi, że jesteś mój na wieki. I już podpina go pod ten stelaż? Tak, to już z niego korzysta. I część subtelna wciela się tylko ten kawałek, który został oderwany? Tak, to wykorzystuje właśnie do zarządzania ciałem, bo wie, że to już jest tak przestraszone i jakby będzie słuchało jego komend, a to właśnie ciało subtelne właśnie wykorzystuje też jakby to większe, ale ono jest przez dłuższy czas właśnie wykazuje taki marazm. Okej. Okay. Dobra. To cofamy się do tego momentu, kiedy znalazłyśmy Piotra, kiedy był w całości i w pełni swojego potencjału. Masz go? Tak.
Okej. Czy Piotr widzi, jaka będzie przyszłość? Co się wydarzy? No tak, wie, widzi. Straszne to jest dla niego, przerażające. Czy widział, jak mocne przywiązanie do ciała fizycznego może spowodować rozdzielenie ciała subtelnego? No nie miał tej świadomości. To powstało na skutek właśnie tego szoku, tej traumy, cierpienia. Tego cierpienia. Tak. I tak. On się tego po prostu w ogóle nie to go przerosło. To było coś tak szokującego, tak drastycznego, tak nieludzkiego, tak no straszne sceny teraz nam się pojawiają. Z tej perspektywy niech spojrzy na plan eteryczny, kto zarządzał tymi torturami i kto wpływał na tych ludzi, że wykonywali takie rzeczy. To były czasy Majów. Widzę piramidy, widzę, wiesz, składanie ofiar z ciał dla bogów. Bardzo drastyczne sceny. Co się dzieje, Agata, na przestrzeni eterycznej? No w lęk, jest taki lęk, po prostu aż trzęsie całą przestrzenią, taki jest no paraliżujący strach. Kogo widzisz w przestrzeni eterycznej poza ciałami subtelnymi ludzi? Gady, takie obleśne, o Jezu, po prostu jest tak krwiożerczo tam, taka uczta, uczta dosłownie. No bardzo niskie, takie destrukcyjne, wulgarne, okrutne energie. Okej. Dobrze, to powiedz Piotrowi, że wycofujemy się do momentu, zanim zdecydował się na wcielenie jako ten wojownik. Idziemy na moment, zanim zdecyduje się wcielić jako ten wojownik. I powiedz mi, gdzie jesteście. Momencik, bo bardzo on się bardzo tak jakoś aż go sparaliżowało na wskutek tych scen. Gdzie ma ten paraliż? Właśnie w tych plecach. W tych plecach to się wygenerowało, że nie może się ruszyć z miejsca. To teraz niech powędruje tam swoją uwagą. I tak, mu się scena zatrzymała w czasie, tak jest, aż nie może się ruszyć stamtąd. Okej, na trzy odblokowuje przepływ energii. Jeden, dwa i trzy. Własną intencją i własną wolą. A pełen przepływ i może z lekkością już tylko używając mentalnej części swojej obserwować te wydarzenia. Tak, teraz już to było go, to dosłownie aż go odcięło, tak go sparaliżowało, właśnie to był taki paraliż. Usunął już ten paraliż? Tak. Okay. To idziemy do momentu, zanim decyduje się wcielić jako ten wojownik. Już. No to jesteśmy jeszcze przed wcieleniem na ziemi. Aha, czyli w ogóle się, to było jego pierwsze wcielenie? Tak. I później już kolejne były z podpięciem. Tak. Okej. Zostaw mnie z Piotrem. W którym momencie? No teraz, jak jest przed wcieleniem na ziemi? Okej. Cześć Piotrze. Masz teraz Piotr na imię z miejsca, którego do ciebie mówię. Ja czuję to wszystko, co mi pokazaliście. Dlaczego chcesz się wcielić na ziemi? No teraz mam wątpliwość, czy chcę. Bardzo mną to wstrząsnęło. Ziemia jest różnorodna. Można doświadczać tutaj różnych rzeczy. Dlaczego chciałeś się wcielić na ziemi? Bo chciałam doświadczyć piękna.
dotyku skóry, ciała, radości, miłości, możliwości prokreacji, możliwości dotyku istoty. To tego chciałam, tego pragnąłem, to zostało mi obiecane. No właśnie. To teraz kto ci to obiecał? Na naszej planecie byliśmy bardzo blisko właśnie osiągnięcia takiej czystej materializacji, ale nasze ciała jeszcze nie były aż tak biologiczne i aż tak fizyczne. Mogliśmy już czuć, mogliśmy odczuwać, ale nie mieliśmy jeszcze tej powłoki, która jest taką właśnie typową, jak w ciele fizycznym, skóry. Pracowaliśmy nad tym. Dobrze. Współpracowaliśmy z innymi istotami, z innych wymiarów, z innych planet, wspólnie. I przybyły do nas istoty, które przedstawiły nam, że już jest to możliwe. Idź teraz do tego momentu, kiedy jest ci przedstawiany ten projekt. Piękny jest ten projekt. Cudowny. Zachwyca mnie. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł tego spróbować. Nie mam wątpliwości, wchodzę całą swoją esencją, bo to jest dokładnie to, czego chciałem. Kto ci obiecuje dokładnie warunki twojego wcielenia? Te istoty, które przebyły. To idź teraz dokładnie do tego momentu, kiedy następuje konwersacja między wami. Kiedy wydasz zgodę na to, że na ich warunkach będziesz się wcielał na ziemi. To było tak, że oni się zapytali, czego ja chcę, czego ja pragnę, czego chcę pragnę doświadczać. Ja to przedstawiłem i powiedzieli, że są w stanie dać mi to. I to wszystko. Nie było dalej omówienia dalszych. Skupiłem się tylko na tym. Teraz to widzę. Nie zbadałem, co jeszcze się dzieje, już się działo na planecie Ziemia. Zobaczyłem tylko ten fragment, tylko tą swoją potrzebę pragnięcia miłości, dotyku, radości, doświadczania. Pięknie było. Zobacz teraz. W momencie takim, kiedy ty wyrażasz swoją potrzebę, czego chcesz doświadczać, czy wydajesz jakieś zgody tym istotom na to, żeby przebywały już w twojej przestrzeni i w twojej kreacji? Tak. W takim sensie, że miałem świadomość, że to jest ich propozycja. To oni to odkryli, że już jest to możliwe, więc ale przyznaję teraz, nie zbadałem, nie dopytałem o szczegóły. Po prostu tak się ucieszyłem. Okej. I wydajesz zgodę. I teraz odczytaj z pola informacyjnego, co jeszcze wiązało się z tą zgodą. Był jakiś zapis, że mogą mnie w jakiś sposób obserwować, żeby też udoskonalać swój projekt. Miałem się z nimi spotkać po zakończeniu życia, żeby też móc omówić i jakby doświadczenia, które zdobyłem, jak to jest właśnie, jakie doznania są. Więc jakby wiedziałem o tym, że po zakończeniu życia się z nimi znów ponownie spotkam. Dobrze. To teraz idź do momentu, zanim się wcielisz jako ten wojownik. Do momentu, zanim decydujesz. Ty jesteś tuż przed.
Tak, jestem bardzo szczęśliwa. I teraz zobacz, czy widzisz wszystkie warunki i okoliczności, które są związane z tym wcieleniem. Nie, nie widziałam momentu swojej śmierci. A czy widziałeś to, że w danym momencie jest bardzo duża ingerencja gadów, które łamią ciała fizyczne, tworzą traumy po to, żeby móc ingerować? Nie, nic takiego. Miałem tylko wiedziałam właśnie o tej radości, wiedziałam o procesie narodzin i co mi się też bardzo podobało, więc tego też chciałam doświadczyć, że właśnie tworzenie życia, że do tworzenia życia dochodzi pomiędzy kontaktem właśnie fizycznym między kobietą a mężczyzną. Bardzo chciałam tego doświadczyć, byłem bardzo szczęśliwy. I jakby, no czyli całe to, co widziałem tylko właśnie do tego momentu osiągnięcia mojego wieku, właśnie do tego momentu, żebym mógł płodzić dzieci, żebym mógł stwarzać nowe życia. A dalej nic, dalej nie mam w ogóle przedstawionych warunków, ale w ogóle jakbym o tym zapomniał, jakbym w ogóle o to nie... No właśnie. No w ogóle nie pomyślałem, żeby o to zapytać, żeby o to sprawdzić, bo tak bardzo byłem skupiony właśnie na tej radości życia, na energii, na doświadczaniu i właśnie na poznaniu kobiety, na stworzeniu bliskości i chciałem bardzo mieć dzieci. Bardzo. Czy wiedziałeś o tym, czy byłoby Ci przedstawione, że w momencie, kiedy przechodzisz barierę i łączysz się z ciałem fizycznym, to tracisz kontakt sam ze sobą, z tą częścią subtelną, którą nazywamy? Nie straciłem, nie straciłem. Nie było tak. Cały Pamiętałeś wszedłem. Wszystko? Cały wszedłeś? Tak, cały wszedłem. Okay. Mogłem właśnie całościowo doświadczać. Dobrze, całkowicie. Dobrze, to teraz zobacz na swoje życie jako Piotr w 2022 roku. Zobacz na warunki, które panują na Ziemi i powiedz mi, czy ciała subtelne tak samo się wcielają jak wtedy? Czy też nie, wchodzą całościowe? Kiedyś tak było, a teraz ja widzę, że w ogóle się już nie wcielają. Są tylko te, co są już w tej przestrzeni wymiaru tak. planety Ziemia i widzę, że jest dużo ingerencji, dużo podziałów, ale jest możliwość uwolnienia się z tego. Jaka to jest możliwość, powiedz mi? Uwolnienia się od ingerencji. Tak jak zrobiłeś to ty. Tak. Tak. Czy jest teraz? Taka możliwość odzyskania pamięci swojej świadomości i pracowania z tym i świadomego dążenia do tego, żeby się z tego wyzwolić. Czy teraz, kiedy posiadasz tą wiedzę, wyrażasz zgodę na uczestniczenie poniekąd w projekcie, czy przyjęcia warunków wcielania się na podstawie tego, co zostało Ci przedstawione? Oszukano mnie i poddano olbrzymiej próbie, olbrzymiej. To był trauma straszliwa. Czy wiesz o tym, że można wcielać się na Ziemi, tylko kierując się własną intencją i wybierać warunki, których będziesz doświadczał? Nie wiem, czy jest taka możliwość. Takie warunki wtedy zostały mi przedstawione. Ale to wszystko można zmienić. Czas nie istnieje. Tak, wszystko jest możliwe i ty kreujesz przestrzeń wokół siebie. Mam tego świadomość, ale mam też świadomość, że ta moja część jest w ciele już fizycznym i chcę ją odzyskać. Nic chcę nie musisz odzyskiwać, bo nie dojdzie do podzielenia. Jeśli nie wydasz zgody i anulujesz, albo nie wydasz po prostu, nie wejdziesz wcielenie na ich warunkach, to nigdy nie dojdzie do podzielenia twojej części subtelnej. Możesz z tego momentu połączyć się z ciałem fizycznym, który już masz na ziemi. A co z moim całym doświadczeniem? Informacja pozostaje informacją. Już zawsze z tobą zostanie. Tylko bez ładunku emocjonalnego. Tak, bo chcę pamiętać, żeby wiedzieć, żeby nigdy już... Właśnie po to robimy też te sesje.
żeby ciała subtelne zyskiwały informacje. Nie chcę drugi raz tego samego przeżywać. Anulujesz wszystkie zgody, czy w ogóle ich nie wydajesz? Nie wydaję. Bardzo dobrze. Chcę doświadczać w ciele fizycznym szczęścia, radości. Czyli będzie tak, jaka jest twoja wola. Taka kreacja, jaką nadasz, bo ty jesteś kreatorem i ty jesteś mocą. Poczuj teraz swoje ciało fizyczne, które masz teraz na ziemi. Jest bardzo spięte. Wszystko się będzie zmieniać. Idź do przodu w czasie i powiedz mi, jak widzisz kontakt ze swoim ciałem fizycznym na tych nowych warunkach? Idź mniej więcej rok czasu w czasie ziemskim do przodu. Jest lekko, jest przyjemnie. Lekko mi jest. Nie ma już tego lęku, tego ściśnięcia, tego strachu. Nie ma tego zmagania się wewnątrz. Jestem sobą. Cieszę się życiem. Idź do przodu 5 lat. Bawię się. Jestem kreatywny. Cieszę się życiem. Jestem twórczy. Pracuję z innymi. Mam dużo pomysłów. Dużo się bawię. Dobrze. Jestem wśród innych. To mnie cieszy bardzo. To jest to, czego pragnąłem od samego początku. Cieszyć się obecnością innych, dotykać, czuć, współistnieć. Dobrze, to teraz zostaw mnie z Agatą. Agatko, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, okej. Okay. To powiedz mi, jak ty teraz widzisz Piotra na tych nowych warunkach? Jest w nim jeszcze troszeczkę takiego smutku i takiego, ale zrozumienia tego wszystkiego. Ulga olbrzymia. Cieszy się bardzo. Jest spokój też taki. Nawet już właśnie teraz, bo tak jeszcze mu się przypomniało, że właśnie chciał temu gadawi coś udowodnić, ale już to jest nieważne. Już to jest nieważne. Cieszę się bardzo właśnie sobą, takim nowym. Mm-hmm. No to jest właśnie tak, jakby zaczął znowu życie od nowa, właśnie ze sobą, w tej miękkości. On jest taki bardzo miękki, taki radosny, taki świeży. Posiadając dużo informacji na temat funkcjonowania wszechświata i uniwersum. Tak. Jest takie jeszcze, tylko właśnie czuję to, że właśnie w ciele jest bardzo dużo takich ścisków i blokad i na samą myśl właśnie jakichś takich trudnych zdarzeniach od razu się kurczy i że wie, że to jest tylko, jakby on teraz będzie się uczył jakby właśnie, bo on wcześniej właśnie nie mógł zarządzać tym ciałem, a teraz będzie w pełni zarządzał swoim ciałem i cieszył się nim, wypełniał je, rozmiękczał, czuł i czuć w ogóle, jak właśnie ta energia zaczyna tam przepływać, krążyć, oczyszczać się ze wszystkiego i taka miękka się robi. Ojej, aż się tak rozlewa. Bardzo dobrze. No dobrze. To Agatko, rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi. No jeszcze tylko chciał, on mówi, że jest bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszy. Jest bardzo wzruszony w ogóle, aż mnie się to udziela. Jest taka naprawdę wdzięczność w nim. My też dziękujemy za to spotkanie. Agatko, ty się rozłącz, Piotrowi powiedz, żeby odszedł do swojej przestrzeni, ty zostań sobie w swojej przestrzeni. I za chwilkę policzę od 1 do 3 i na 3 otworzysz
otworzycie oczy. Jeden. Ciało zaczyna się budzić. Zaczynasz czuć całe swoje ciało. Zaczynasz czuć znowu swój oddech. Dwa. Twoje ciało jest silne, ale też lekkie. I czujesz się fantastycznie. I jest ci z tym bardzo dobrze. I trzy. Otwórz oczy. Jestem. Piotr, jesteś? Tak, tak, jestem. Jak się czujesz? Bardzo wzruszony na pewno, na 100%. I po prostu no super się czuję. Dziękuję, dziękuję bardzo Agacie i Paulina, ciebie tak samo. Za piękną podróż, za uwolnienie. Sam siebie uwolniłeś. Sam, to fajnie. No.